Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Andrzej Twarowski, Kanal Plus. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowidzew.pl. Chciałbym, żebyśmy co tydzień w Lidze Plus Ekstra mówili o występach Widzewa w Ekstraklasie, czego Wam i sobie życzę. Pozdrawiam, Twaro. Trybuna prasowa. No i dzień dobry Państwu, miło mi Was ponownie witać na antenie radia, na Radia Widzew, a raczej ja witam Was z anteny Radia Widzew i wysyłam Wam takie wirtualne radiowe pozdrowienia. Już nie z nad morza, ale przywiozłem chyba pogodę znakomitą, bo nad morzem było kiepskawo, a tutaj za oknem no po prostu dzisiaj Jamajka i taką pogodę jakbym miał przez cały tydzień, to pewnie wróciłbym, bardziej przypominałbym karnacją, nie wiem, Michaela Mayo niż to tam z jakichś takich bladziuchów widzę, wie, no nie wiem, nikt mi, chyba teraz każdy blady z tego, co się w klubie dzieje. Zapraszam na najnowszą trybunę prasową, która wraca do stałej już pory. Mieliśmy ostatnio problemy z obsadą, no wiecie, okres urlopowy, wiecie jak to bywa. Nikt nie przypuszczał, że będziemy mieli taką sytuację, że jeszcze będzie liga grała o tej porze i to dlatego tak na wczoraj wyszło i przedwczoraj, że ta trybuna prasowa była popołudniami. No i też specyficzna sytuacja, ponieważ wczorajsza była o godzinie 18, a dziś mamy godzinę 10 z hakiem już i no w związku z tym tych artykułów pojawiło się niewiele w międzyczasie, ale coś tam udało się wyrzeźbić, coś tam się, jeszcze sobie tylko, przepraszam za te dźwięki klawiatury, jeszcze sobie tylko pozwolę to poinformować o tym ze społeczność naszą facebookową, o tej nowej naszej trybunie prasowej. Uruchomimy sobie linię telefoniczną, bo czemużby nie. No i co? No i zaczynamy sprawdzanie, co tam w mediach się ciekawego wydarzyło. Parę tematów jest. Jarosław Binczyk tutaj z rana nas zaszczycił swoim wpisem na temat związany z rocznicami pewnymi, jakimi to będziemy sobie sprawdzali. Zobaczymy, co wysmarował Ekspres Ilustrowany, bo nie do końca, szczerze powiedziawszy, mi się podoba to, co tam Jarosław Binczyk wprowadził. Aha, dostaję informację zwrotną z programu, że jest jakiś problem, więc na razie powstrzymajcie się jeszcze z telefonami, ale za chwilę dam wam znać, że linia działa, bo to jest pewnie jakiś chwilowy problem. Więc Ekspres tam szuka dziury w całym i kombinuje i wierci i trochę niepotrzebnie, no ale tam wiadomo, o czymś pisać muszą. Informacje o tym, że piłkarze Widzewa pojawią się w pubie, będzie można z nimi piwo wypić i przybić piątkę, ale nie jest ci piłkarze prawdziwi, tylko ci dla niektórych tak zwani przebierańcy, ale to oczywiście taki, tak z przekąsem to mówię, ale chodzi o to, że piłkarze Red Wolves, jeżeli można nazwać ich piłkarzami, to oni pojawią się w pubie i będzie można z nim pogadać. O tym też sobie pogadamy. No ale najważniejszy temat to temat takiego felietonu, który się pojawił znów z tak zwanego ukrycia, czyli nasz, no bo jakby nie było, nie będę tutaj... Czasami ciężko mi jest zachować taką całkowitą neutralność, bo jakby nie było, wciąż współtworzę portal Widzew to my i tam właśnie pojawił się jakiś czas temu nowy felietonista i dziś rano pojawił się nowy artykuł, nowego przemyślenia właśnie pod hasłem Widzew my wierzymy i myślę, że taki hashtag powinien krążyć po internetach dopóki ta wiara będzie będzie niezbędna do tego, żeby sobie te przeciwności losu przełamać, a na razie jest potrzebna, więc liczymy tych, którzy nie zgadzają się z tym, że tutaj należy wyciszyć emocje i ze spokojem podejść do tego meczu niedzielnego, żeby przynajmniej nie przeszkadzali w tej akcji. Jak nie chcą ci najbardziej radykalni kibice włączyć się do tego, to po prostu żeby zignorowali to, tak? Po prostu żeby z tym nie walczyli, tak to powiem, bo bądźmy raz chociaż jako zjednoczone środowisko, jako całe środowisko tam. To, że dziennikarze będą, ci tacy zawodowi będą pisać swoje takie rzeczy, jakie piszą, będą, no bo to jest ich zawód, oni tam mają w nosie klub i mają w nosie, ale to też nie zarzut, tak, nikt im nie płaci za kochanie Widzewa, tylko płacą im za pisanie tekstów, więc
ja tam też do końca tego nie neguję. Nie oczekuję od Jana Hoffmana, czy Jarosława Bińczyka, czy Dariusza Kuczmery i tak, czy mógłbym wymieniać. No może po Bogusławie Kukuciu trochę bardziej bym oczekiwał, że będą widzewiakami i będzie ich interesować los klubu, tylko bardziej niż własny portfel. Nie oczekuję tego od nich, bo taki ich zawód po prostu. Ale są też takie portale, które nie robią tego zawodowo, tylko są portalami widzewskimi i one mają inną optykę i tutaj trzeba po nich oczekiwać solidarności. I ta solidarność jest, mam wrażenie, bo i nasze radio, i portal Widzew to my mówią jednym głosem w tym momencie i wielu kibiców mówi jednym głosem i fajnie było, żeby tak zostało. Także zaraz sobie omówimy ten artykuł. Co tutaj jeszcze? No jest smutna jeszcze jedna informacja a propos jednego z no, zasłużonych bardzo ludzi dla Widzewa, który niestety zmarł. No takie jest życie, że kiedyś się kończy, ale oczywiście dla tych, którzy wierzą, że się wcale nie kończy, że to, co my tutaj robimy wszyscy na ziemi, to jest tylko takie nasze taka nasza chwilowa, tylko chwilowy taki pobyt, bo potem się zaczyna się to życie właściwe, no to ono się właśnie zaczęło dla naszego zasłużonego seniora, tak go trzeba nazwać, pan Zygmunt Szamałek nas opuścił, no to tak będzie to właściwie powiedziane. No więc to chyba tyle, więc zapraszam was no jeszcze będzie artykuł rodem z komiksów Wojownicze Żółwie Ninja, kiedyś był taki serial, taka bajka, jak byłem mały, to bardzo, bardzo lubiłem, teraz takim wojowniczym żółwiem ninja stał się trener Kaczmarek, wojowniczy żółw ninja Kaczmarek, tak można by to nazwać, my nazwaliśmy to wojowniczy trener ninja, zaraz wam o tym oczywiście opowiem, co miałem tutaj na myśli tworząc taki nagłówek, no więc już bez zbędnego przeciągania tego przydługiego i tak wstępu zapraszam. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Jak wspominałem, zaczniemy od artykułu, który się pojawił na portalu widzewtomy.net. Zaraz sobie go tutaj wyszukam. Z ukrycia Widzew my wierzymy. To jest temat numer jeden, zawierający właśnie ten hashtag. No niepodpisany autor, bo tak sobie zażyczył, że nie chce być podpisywany pod swoimi tekstami. Nasz nowy felietonista pod tytułem Z ukrycia pisze Widzew my wierzymy. Wycofał się ze swoich, może nie ze swoich przemyśleń, bo wczoraj rano o tej porze pojawił się taki felieton niego, który to też takie wyjaśnienie dla tych, którzy może no, doszukiwali się jakichś dziwnych zdarzeń, że pojawił się jakiś artykuł, a potem zniknął, a zwłaszcza bardzo krytyczny względem klubu, względem zarządu przede wszystkim i pani prezes i zaraz ktoś mógł tam robić teorię, że cenzurują, że zostali kupieni, że ustają i kneblują. Nie, tutaj chodziło tylko o to, że nie, zmiana strategii. Skoro wszystkie środowiska, i kibice, i piłkarze, i sztab wszyscy się jednoczą i teraz budujemy pozytywną energię na tę niedzielę, bo na wojnę to jeszcze nie ten czas, jeszcze przyjdzie czas na wojnę, jeśli będzie potrzebna. Dlatego zniknął tamten artykuł, pojawił się artykuł dotyczący tego meczu niedzielnego i całej tej sytuacji, w jakiej się teraz Widzew znalazł, więc ja wyjątkowo, ponieważ jest to krótka dzisiejsza trybuna prasowa, może nie krótka, bo na godzinę będzie trwać, ale jest o tyle specyficzna, że poprzednia odbyła się wczoraj po południu i tych artykułów nie pojawiło się zbyt wiele, a więc będziemy po prostu rzeźbić z tego, co jest, więc ja pozwolę sobie tutaj przeczytać go w całości. Tak to wyjątkowo zrobię. Oby przyszło żyć ci w ciekawych czasach. Jedno z najsłynniejszych chińskich przekleństw. Nie wiem, kto mógł je rzucić na nas i trenera Kaczmarka, ale trzeba przyznać, że niestety zadziałało, pisze autor. Wszyscy wiemy, jakie zawirowania miały miejsce w ostatnich dniach. Właśnie o tym napisałem wczoraj, ale po chwili zastanowienia postanowiłem sobie odpuścić. Na razie, bo na rozliczenie tego sezonu przyjdzie jeszcze czas. Zdaję sobie sprawę, że część kibiców ma swoiste déjà vu. Drugi rok z rzędu runda wiosenna jest w naszym wykonaniu słaba. Strach o powtórkę jest duży i nie ma co się temu dziwić. Wiemy, jak wyglądały poprzednie mecze. Jest jednak jedno ale. Pod koniec zeszłej rundy część fanów widziała już nas w Ekstraklasie pod rządami trenera Kaczmarka. Tanżyna miał być liderem środka obrony, może nie rozgrywającym na lata, Kita naturalnym liderem drużyny, a Marcin Robak kapitanem z prawdziwego zdarzenia. Wszystko zmieniło się na wiosnę. Zespół przestał regularnie punktować, zablokowały się głowy, wyniki są dalekie od oczekiwanych.
Wiem, że ostatnie zawirowania nie pomagały ani piłkarzom, ani trenerowi. Powiedzieć o braku komfortu to jak nie powiedzieć nic. Wiem, że ostatnio zawodnikom zebrało się po głowie, słusznie lub niesłusznie. W większości słusznie. Wchodzimy jednak w taką fazę sezonu, że my kibice musimy być oazą spokoju. Trudno jest wspierać kogoś, kto cię regularnie zawodzi. No to rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić, że to nie jest łatwe. Ale nikt nie mówi, że będzie łatwo. Nie oszukujmy się, w normalnym życiu pewnie byśmy nie chcieli z taką osobą przebywać. Relacja klub-kibic nie jest jednak normalna. Jest oparta na bezgranicznej wierze, miłości i cierpliwości. Na 4 kolejki przed końcem sezonu, gdy nic się nie układa po naszej myśli, to my musimy pokazać, że zawsze wierzymy. Bo to są słowa skierowane bezpośrednio do tych osób. Piłkarze, trenerze, sztabie szkoleniowy. Macie przed sobą 4 mecze. Spotkania, od których zależy, jak potoczą się wasze losy i kariery. Pamiętajcie jednak, że gracie nie tylko o swoją przyszłość, ale i o to, by Widzew znów był wielki. Wiele razy mówiliście, jak pobyt w Łodzi sprawił, że zaczęliście odczuwać sympatię do naszego klubu. Czas to udowodnić. Każdy centymetr murawy, każde źdźbło trawy ma być przeorane przez was w imię walki o ten klub. Udowadnialiście, że macie umiejętności, by kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa. Pokazywaliście, że gdy tylko uwierzycie w siebie, jesteście w stanie miażdżyć każdego rywala, który stanie na waszej drodze. Jeżeli zapomnieliście, obejrzyjcie ostatnie kolejki zeszłej rundy. Tarzyna był profesorem, Kosakiewicz robił wiatraki z rywali, Poczobut niczym pitbull roznosił ich wstrzępy. W pół roku nie da się zapomnieć gry w piłkę. W pół roku nie zabrano wam ani umiejętności, ani woli walki. Każdy z was ma coś do udowodnienia. Nie tylko sobie, ale całej piłkarskiej Polsce. Większość ekspertów postawiła na was krzyżyk, nie wierząc w to, że uda wam się awansować do pierwszej ligi. W niedzielę wszyscy nieprzychylni Widzewowi życzą wam kolejnej klęski. Zamknijcie im usta. W trakcie rundy jesiennej skutecznie uciszyliście krytykę na wasz temat. Dacie radę zrobić to po raz drugi. Odetnijcie się od wszelkich spekulacji, plotek, informacji zewnętrznych. Dla was w tym momencie powinno liczyć się tylko następne spotkanie i wiara w umiejętności. I trenera Kaczmarka. No i na koniec jeszcze jeden akapit skierował autorka być może, bo płeć jest też niewskazana. Tutaj nie wiadomo, jaką płeć tutaj nasz felietonista, czy nasza felietonistka posiada. Chociaż teraz to w tych czasach to płeć to jest rzecz względna, podobno tak namawiają niektóre środowiska. Trenerze, pozwolę sobie zwrócić się też bezpośrednio do pana i wierzę, że pan to przeczyta. Wiem, że ostatnie dni mogły być najcięższymi w pana trenerskiej karierze, zarówno sportowo, jak i w kwestiach gabinetowych. Na te ostatnie nie ma pan wpływu, jednak ma pan wpływ na swoją historię w tym klubie. Często pana krytykowałem. O, to już jest jakaś wskazówka, kto to może być. Ale wierzyłem w pana i cały czas wierzę. Zapewne wie pan, w jakich bólach rodziły się sukcesy Widzewa. Niech rozdział Widzew w drugiej lidze zakończy się zwycięstwem Marcina Kaczmarka nad wszystkimi problemami ostatnich tygodni. A skoro kibice wierzą, niech i pan to poczuje. Do zobaczenia w niedzielę z 3 punktami. No z tym do zobaczenia niestety szkoda, bo przez tą pandemię, jakby tam było 500 kibiców Widzewa w Katowicach, to po pierwsze kibice Gieksy zobaczyliby, co to jest doping, a po drugie piłkarze Widzewa wiedzieliby, że są w 12. Tak już formalnie. Ale no, jest jak jest. Widzew potrafił bez kibiców też mecze wygrywać wyjazdowe, więc albo z małą ilością, bo różnie to bywało wtedy, kiedy nie można było dużą grupą się pojawić, więc myślę, że też może być tak. I teraz jest same pozytywne komentarze. Nie ma tutaj jakichś takich komentarzy, że co wy robicie, dlaczego wy tych głaszczecie po głowach, więc fajnie, że tak to właśnie się odbywa, że ci, którzy są być może przeciwko takiej akcji, to przynajmniej się gryzą w język. I to już dużo, to już pomaga. Przeczytam cały tekst wyjątkowo, mam nadzieję, że autor się nie obrażą, że tak to w całości wykorzystałem, ale specyficzna, wyjątkowa sytuacja, w której według mnie trzeba użyć każdego dostępnego sposobu, żeby stanowić taką jedną rodzinę przynajmniej na ten najbliższy czas. W przypadku zwycięstwa czy remisu w Katowicach wszystko nam się jeszcze przedłuży, w przypadku jakiejś porażki, no nie wiem, nawet nie chcę o tym myśleć, więc nie ma chyba sensu iść w tym kierunku. Nie ma sensu w ogóle kreślić scenariuszy. Przejdźmy może do innego artykułu, 10:16. Aha, jeszcze miałem przecież uruchomić linię telefoniczną, być może ktoś z was będzie chciał do nas zadzwonić, więc za chwilę tutaj będę się starał to zweryfikować. Aha, już wiem, hasło zostało zmienione i dlatego stało się, jak się stało. O, już linia telefoniczna powinna być dostępna. 42 233 80 19 42
233 80 19. Jeśli macie ochotę ze mną pogadać na antenie, to już jest to możliwe. W tym momencie można dzwonić do radia i powiedzieć na przykład, czy zgadzacie się z tym, żeby tych piłkarzy tak głaskać i motywować, czy trzeba było tam wziąć kija i walić ich po głowie. Albo może inaczej, jak chcecie to drugie robić, to może nie dzwońcie wcale. Dzwońcie, bo no nie dlatego, że próbujemy tutaj cenzurę wprowadzać, ale dlatego, że no chcemy zbudować pewną pozytywną energię, a nie negatywną. Więc na to negatywną na pewno przyjdzie jeszcze czas. Spojrzę coś tam na Twitterze, bo i tam możecie do nas pisać oczywiście albo pod hashtagiem Trybuna Prasowa, albo bezpośrednio pod profilem radiowym, jeśli macie ochotę, to zapraszam. Więc tak to wygląda. Lecimy dalej. Portal widzewtomy.net zmarł Zygmunt Szamałek. Nie wiem, czy o tym wspomina, bo to 21:25. Starałem się wybrać tylko artykuły, które się pojawiały po godzinie 18, ale może się zdarzyć tak, że część Franek Widos wczoraj w trybunie prasowej tej popołudniowej omawiał, i bo o tym inne media mogły informować przed 18. Jeśli tak, to przepraszam, natomiast pisze portal Widzew Tomy, że smutne wieści dotarły do nas dzisiejszego popołudnia, jak poinformował na Twitterze użytkownik Retro Widzew, w czwartek w wieku 84 lat zmarł Zygmunt Szamałek, zasłużony działacz łódzkiego klubu. No nie jest to nazwisko typu Boniek, Wraga, Pięta świętej pamięci i tak dalej, gdzie od razu każdy kibic wie, o kogo chodzi, ale to nie znaczy, że to była postać nieznacząca w historii klubu. Tylko po prostu może mała świadomość na tym, albo działał w latach takich, w których no, ten klub nie odnosił takich wielkich sukcesów, więc jego nazwisko nie było w tym panteonie, a czasami błędnie. Otóż jak pisze portal Widzew, to my w młodości był to człowiek, który był piłkarzem Widzewa, ale jego karierę szybko przerwała kontuzja kolana. Później pracował w klubie jako kierownik sekcji piłki nożnej i opiekun drużyn młodzieżowych. I to z kolei czytamy na Widzew.com. W latach 70. odpowiadał też za transfery. O proszę, to on był jednym z tych, którzy ściągnęli do Łodzi Zbigniewa Bońka. No proszę, a więc historia ciekawa. Następnie pan Zygmunt Szamałek był zaangażowany w montaż na stadionie Widzewa masztów ze sztucznym oświetleniem, a w kolejnych latach, już po przejściu na emeryturę, był jednym z inicjatorów powstania Koła Seniorów RTS. O proszę, rzeczywiście postać jest to niezwykle ciekawa. I został nawet pierwszym przewodniczącym tego koła seniorów. Do końca życia interesował się losami czerwono-biało-czerwonych. Zmarł w wieku lat 84, a więc no, sowity wiek. Pogrzeb świętego pamięci Zygmunta Szamałka, gdyby ktoś z Widzewiaku się wybierał, zostanie odprawiona ta ceremonia 14 lipca, w najbliższy wtorek o godzinie 13:10 na cmentarzu katolickim na Zarzewie, a więc widzewskie tereny i wielki Widzew jak tam będzie spoczywać. Także taka smutna informacja, ale przechodzimy już do kolejnych. Bardzo mi się podoba energetyczny artykuł na portalu widzew.com. Trener Kaczmarek to wojownik, pisze Martyna Pajączek, a więc ujawnił nam się tutaj. Tylko ciekawe, teraz trzeba by zadzwonić do trenera, którym żółwiem by chciał być. Ja zawsze byłem tym Raffaello, on miał takie sztylety dwa i... Nie, przepraszam, Raffaello, Leonardo miał miecz. Raffaello miał sztylet, ale ja zawsze byłem Leonardem. Wojownicze żółwie ninja, no to nie wiem, czy ktoś kiedyś słyszał o tej bajce. To taka bajka, że jakiś był mutagen, jakaś taka dziwna substancja, do której małe żółwieki wpadły, stały się wielkimi siłaczami, i zaopiekował się nimi szczur, który nadał im imiona po słynnych twórcach. No Leonardo to wiadomo, Leonardo da Vinci, Raffaello to Rafael Santi, Michelangelo no to Michał Anioł, jeszcze był Donatello, jeszcze był Donatello, też kolejny malarz, twórca, więc ja byłem zawsze Leonardem. Ciekawe, którym jest Marcin Kaczmarek, chociaż on trochę starszy, to może już Żółwie Ninja to już nie jego epoka. Moja bardziej, to połowa lat 90. oglądało się, nawet trochę wcześniej niż połowa. No ale jakimś tam jest, nie wiem, czy ma sztylety, czy ma nunchako, czy ma pałkę, czy sztylety, czy miecz, nieważne. Ale zdaniem pani prezes Marcin Kaczmarek jest wojownikiem. Od 19:50 wczoraj pojawił się artykuł pod tytułem właśnie takim, gościem porannej audycji w Radiu Widzew FM, więc to był temat dnia wczoraj i sporo miejsca poświęcał samej obecności pani prezes na antenie
klubowego Radia Franek w popołudniowej prasówce, a więc ja chciałem się tylko odnieść do tego, co pisał portal oficjalny po tymże spotkaniu w Widze FFM. No to już właśnie ten telekacz Marek to Wojownik, więc wybrano takie fragmenty, które pompują trenera. Ja już nie będę teraz dzisiaj, powstrzymam się od komentowania słów pani prezes i od tego, czy mówi prawdę, czy mówi nieprawdę, bo wiele osób, jak przejrzałem media społecznościowe, zarzuciło wprost, że pani prezes kłamie na temat niektórych spraw. Być może tak, być może nie, nie wiem, nie będę się tym teraz zajmował, natomiast chciałbym przeczytać te akapity, fragmenty, które pojawiły się właśnie na klubowej witrynie. Otóż czytamy tutaj, że trener Kaczmarek jest osobą, której bardzo zależy na awansie, która zdaje sobie sprawę, jak istotny jest dla klubu awans i która nie patrzy tylko na czubek swojego nosa. Więc ja przypomnę, że trener Kaczmarek też ma plak skonstruowaną umowę, że jeśli awansu nie będzie, to odchodzi. Jego kontrakt ulega zakończeniu, bo on został podpisany do końca sezonu. Oczywiście może się teoretycznie zdarzyć, że mimo braku awansu władze Widzewa, kimkolwiek one będą, po braku awansu nie przypuszczam, żeby były te same co obecnie, przedłużą kontrakt z trenerem Kaczmarkiem, ale to raczej mało prawdopodobne. Raczej też od tego, jak ten sezon się zakończy, zależą losy trenera i tego kontrakt automatycznie o kolejny rok się przedłuży, jeśli ten awans wywalczy. Bardziej prawdopodobne jest to, że trener mimo wywalczenia awansu nie zostanie, wręcz odwrotnie, że mimo braku awansu zostanie. Ale nie zastanawiamy się teraz nad tym, wierzymy, że ten kontrakt się przedłuży, bo awans będzie. A co będzie później, to będziemy myśleć później. Natomiast pani prezes uważa, że trener nie patrzy tylko na czubek swojego nosa. Ja myślę, że to prawda, ale na czubek swojego nosa też, również, także patrzy. Ale to akurat zrozumiałe, normalna ludzka rzecz. Rozmawiamy ze sobą otwarcie i zwracamy sobie uwagę, jeśli nam coś się nie podoba, jako zarząd klubu, a w tym wypadku również dużej organizacji. Musimy mieć plan B. Odbyliśmy bardzo dużo rozmów ze sztabem szkoleniowym, radą drużyny oraz zawodnikami indywidualnie. Trener Kaczmarek nie jest osobą, która się poddaje, bo to wojownik i diabelnie zależy mu na tym awansie. Mamy jednak przed sobą kluczowy okres sezonu i musimy zdobywać punkty, dlatego musieliśmy przeanalizować, jak tego dokonać, mając w pamięci ostatnie nieudane mecze. Czyli takie słowa, nic wielkiego z nich nie wynika, poza tym, że jest spokój w klubie. I to akurat dobrze, że taki przekaz spokojny, stanowany, nie ma tutaj jakichś radykalnych stwierdzeń, to akurat uważam, że jest okej. Taki czas na to, żeby właśnie w ten sposób do tego podejść. Nie zabrakło pytań oczywiście o nowego trenera, no i więc odpowiada pani prezes, że giełda tych nazwisk była bardzo duża, ale to, że ktoś przysłał nam swoje CV czy złożył propozycje telefonicznie, nie znaczy, że my z tymi wszystkimi osobami rozmawialiśmy, a już kwoty, które pojawiły się w mediach, są wysane z palca. No jeżeli chodzi o kwoty, to chyba tylko Gazeta Wyborcza. Tutaj ja chciałbym wam też taką pewną rzecz od razu z góry powiedzieć. Pewne rzeczy mogę mylić. Z pewnymi kwestiami nie jestem na bieżąco. Jak wiecie, byłem na urlopie po prostu trochę wyłączony. Nie dało się w pełni tego zrobić, ale coś tam mogło mi umykać. Więc jeśli komuś coś zarzucę i tak dalej, to z góry przepraszam. Będę to prostował, gdy do mnie dotrze, że się pomyliłem. Ale zdaje mi się, że o kwotach, i to rzeczywiście kwotach wyrwanych po prostu nie z kontekstu, tylko z sufitu spadających, pisała chyba Gazeta Wyborcza, która w ostatnim czasie po prostu sprawia wrażenie dziennika, no przynajmniej medium, które mało wie, do czegoś tam dotrze, coś tam usłyszy i miota się, próbuje ratować sobie czytelność pisaniem czegokolwiek. Nawet jeżeli jest to nieprawda, to tym gorzej dla faktów. Fakty im nie przeszkadzają w pisaniu. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale coraz częściej takie właśnie sytuacje mają miejsce, że tam mało rzetelnych informacji, więc więc tak można podsumować to, co napisano a propos kwot. I to pani prezes powiedziała teraz właśnie, czyli niektóre nazwiska, które gdzieś tam w przestrzeni medialnej się pojawiały, niektórych trenerów, po prostu wynikały z faktu, że ci trenerzy sami wysłali do klubu swoje CV, albo zadzwonili, jakaś kopara nam tutaj przeszkadza, zadzwonili i powiedzieli, że są chętni ten Widzew przejąć. Chciałbym, żebyśmy wiedzieli, jakie to są nazwiska, bo jeżeli... Tak mi się wydaje, nie wiem, ja nie byłem nigdy trenerem piłki nożnej, może się mylę, ale wydaje mi się, że jest coś takiego w takim hermetycznym środowisku specyficznym jak trenerzy piłka, znaczy hermetyczny to się okazuje jednak, że nie do końca, jak środowisko piłkarskie, trenerskie zwłaszcza, że istnieje coś takiego jak etyka zawodowa. I ta etyka zawodowa polega na przykład na tym, że jak jest konferencja prasowa i pada
pytanie o grę zespołu, o przyszłość i indywidualnie zawodników do trenera przeciwników, to ten trener nie odpowie na to pytanie. Wyobraźcie sobie konferencję po meczu Widzew Pogoń Siedlce i pada pytanie, nie wiem, Bogusławu Kukucie na przykład w kierunku Bartosza Tarachulskiego, trenera Pogoni, co pan sądzi o Widzewie, dlaczego pan uważa, że Widzew gra tak słabo i tak dalej. Więc etyką zawodową, tak mi się wydaje, pana Tarachulskiego powinno być stwierdzenie, przepraszam, ale ja nie będę wypowiadał się na temat drużyny prowadzącej, prowadzonej przez trenera Kaczmarka, który siedzi obok mnie. Nie, nie eleganckie byłoby krytykowanie czy ocenianie cudzego zespołu, tutaj zwłaszcza publicznie, więc to jest przejaw etyki zawodowej. Innym przejawem etyki zawodowej powinno być to, że jeżeli jakaś drużyna punktuje gorzej i pojawiają się głosy w mediach, że może dojść do zmiany szkoleniowca, ale oficjalnie do tego nie doszło, oficjalnie trener Kaczmarek nie został zwolniony, oficjalnie trener Kaczmarek pracuje i ewentualnie klub w kuluarach po cichu powinien kontaktować się, jeżeli ma ochotę szukać planu B z trenerami, wiadomo, że tego po cichu nie zrobiono, ale nie chcę o tym mówić na razie, nie w tym czasie, to uważam, że karygodnym złamaniem takiej etyki zawodowej jest sytuacja, w której jakiś trener dzwoni do klubu i mówi, wywalcie tego Kaczmarka, ja to wezmę. No chciałbym wiedzieć, jacy to byli trenerzy. Kto tak etycznie podszedł do kwestii trenera Kaczmarka i po prostu chciał go wywalić, przejąć po nim posadę. Uważam, że powinno to wyglądać inaczej. To powinno to wyglądać w taki sposób, że jeżeli dzwoni do mnie działacz jakiegoś klubu i pyta się trenerze, czy trener byłby gotów podjąć się pracy w Widzewie teraz, już za chwilę, albo już za moment, po najbliższym meczu, bo musimy szukać jakiejś alternatywy, gdyby obecny trener już nie znalazł sposobu na to, żeby tę drużynę podnieść, no to taki trener powinien wtedy pomyśleć, a co z trenerem, aha, no to w takim razie no, musiałbym sytuację przeanalizować, trochę niezręcznie, no bo jednak trenera ciągle macie, no ale okej, skoro sami proponujecie, że to przemyślę sprawę. Albo w sytuacji, kiedy jest oficjalna informacja, że Widzew rezygnuje z usług trenera i jest stanowisko do wzięcia. No bo owszem, w trakcie sezonu musi być płynnie to zrobione. To nie może być tak, jak zrobiono to w roku 2015, 16, przepraszam, pod koniec, gdzie zwolniono trenera Puskę, ale nie było następcy. No to było po prostu karygodne. I z braku laku wzięto wtedy Tomasza Muchińskiego, który był w sztabie, odpowiedzialny za bramkarzy. Zresztą ci bramkarze wtedy byli piętą achillesową, to też wiele mówi, ale pokazuje to, jak źle zadziałano. Więc jeżeli robimy taką zmianę w trakcie sezonu, z kolejki na kolejkę, to musimy mieć kandydata wcześniej przygotowanego, z którym rozmawiamy po cichu, po to, żeby nie podburzać autorytetu obecnego trenera w drużynie. Nikt nie może się dowiedzieć, że takie rozmowy są prowadzone, a następnie dokonujemy takie zmiany natychmiast. Natomiast są sytuacje, w których na przykład, gdzie kończy się sezon, drużyna się rozjeżdża na urlopy na 2 tygodnie czy 3, a trenerowi skończy się kontrakt 30 czerwca. No więc klub informuje oficjalnie, że nie przedłużył umowy z szkoleniowcem, trwają w tym momencie poszukiwania następcy, mamy 2 tygodnie do startu rozgrywek, więc spokojnie sobie na spokojnie, bez pośpiechu poszukamy następcy, to wtedy wiemy, że jest wakat. I wtedy klub rzeczywiście ma pewnie już jakąś listę przygotowaną wcześniej, ale nikogo konkretnego, dopiero będzie konkretyzować te ruchy. Tu uważam, że nie ma niczego złego w takim podejściu. I wtedy trener A, trener B, trener C, trener X, XZ, Kowalski, Nowak, mówię przysłowiowymi nazwiskami, żeby się teraz nie pomyśleć, że jakiś Nowaków czy Kowalski tutaj łączę z tą sytuacją, to takie przysłowiowe nazwiska rzuciłem, takie przykładowe. Oni wtedy mogą zadzwonić do klubu, zgłosić się, powiedzieć, nie macie trenera, chętnie ten zespół wezmę, oferuję swoje usługi, mam pomysł na ten Widzew taki i taki. To jest okej. Natomiast jeżeli jest sytuacja, w której drużyna ma 5 kolejek do końca, walczy o to, żeby wrócić na właściwe tory i tę końcówkę sezonu dopiąć, postawić kropkę nad i, to nie wyobrażam sobie sytuacji, że jeden trener bezrobotny albo będący w innym klubie, bo nie wiemy, jak to wyglądało, dzwoni do klubu albo do Rafała Pawlaka, albo do Martyny Pajączek i mówi, słuchajcie, to jak tego Kaczmarek już nie daje rady, to ja wezmę. To jest moim zdaniem świństwo robione kolegom po fachu i prędzej czy później to wróci do tych osób i one się przekonają, że tak nie tędy droga. Swoją drogą pokazuje to też, że jeżeli trener musi tak wyzwaniać i podkupywać pozycje drugich trenerów, to też świadczy o tym, że sam za bardzo na ilość ofert nie może liczyć i jest po prostu tak zdesperowany, że weźmie każdą robotę. Chciałbym wiedzieć, może pani prezes po sezonie, może teraz nie czas i miejsce na to, żeby takie rzeczy ujawniać, ale chciałbym, żeby pani prezes po sezonie, jak już wszystkie emocje opadną, kurz opadnie, żeby powiedziała, którzy to trenerzy byli skłonni podkopać pozycję Kaczmarka, żeby przejąć teraz robotę.
bo ja bym chciał wiedzieć, kto to był i żeby tym ludziom, jak to mówił opiekun boiska Powiśla Warszawa w piłkarskim pokerze, że ten człowiek więcej na stadion nie wejdzie. Panie Kmita, panie prezesie, ten człowiek. Oczywiście nie będziemy tacy radykalni, ale ja bym chciał wiedzieć z kim po prostu więcej, kogo nie chciałbym nigdy zobaczyć na ławce trenerskiej Widzewa. Chociaż bywały przypadki nie tylko, że trener trenera podkopywał, ale były przypadki również, gdzie dyrektor sportowy podkopywał pozycję trenera, gdy obaj pracowali w tym samym klubie. To się też bardzo często zdarza, więc nie tylko trener trenerowi Wilkiem, ale także dyrektor sportowy klubu A Wilkiem trenerowi klubu A. To znaczy, robię wszystko, żeby temu trenerowi nie pomóc, a jak już on się tak zamota, to wtedy ja go zwalniam i wchodzę na jego miejsce. Bywały takie przykłady wielokrotnie. O, mam jakieś połączenie przechodzące. Halo, dzień dobry, Radio Widzew się kłania. Z kim mam przyjemność? Tomasz Kowalski. O, szczęść Boże. Szczęść Boże, cześć. Poznałem po głosie, upewniałem się, wiesz, bo Tomasz Kowalski to dość popularne imię, nazwisko, ale głos tak, głos podobny. No, witaj. Słucham swojej Maćka. Coś mówił o Kowalskich, więc mówię, zadzwonię. Czyżbyś chciał zgłosić akces, że chcesz przejąć Widzew po Marcinie Kaczmarku? Albo za Marcinie. Nie w znaczeniu, nie w znaczeniu trenera, ale jak mówię, słyszę nazwisko, to mówię, zadzwonię. Tam parę minut zajmę może jemu. Śmiało. Jeżeli będzie taka możliwość. Śmiało. Jesteśmy na antenie. Tak? Tak. Witaj Maćku. Cześć. Cały czas jesteśmy na antenie, także tutaj jest pełen spontan, Tomku. Możesz śmiało. Tak. Tomek, poznałeś mi po głosie, mówiłeś coś o Kowalskich, co prawda też Nowakach, no ale dzwonię jako Kowalski do ciebie, tak? Dobrze, tutaj, dobrze. Wiesz, nie w celu przejęcia drużyny Widzewa, bo nie o to chodzi. Gratuluję akcji, nie wiem, kto ją rozkręcił, ale akcji wsparcia właśnie dla trenera, piłkarzy, klubu. Jest to bardzo słuszne. Jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz. Wiesz, Tomku, mówisz o tej akcji Widzew, my wierzymy, tak? Oczywiście. Tak. Wiesz, proste pytanie do tych wszystkich, którzy jeszcze narzekają, mają jakieś tam pretensje. Proste pytanie. Co by zrobił wielki kibic i człowiek, który zrobił dla Widzewa chyba najwięcej, czyli świętej pamięci Ludwik Sobolewski? W takiej sytuacji, tak, której jesteśmy. Powiedz, jako kibic, co by według ciebie zrobił? Wiesz co, Tomku, dla mnie to jest trudne pytanie, bo ja niestety nie żyłem w czasach, gdy prezes rządził, więc ja się mogę tylko na opowieściach bazować, ale myślę, że ciężko mi jest na to pytanie odpowiedzieć, co by zrobił. No, najbardziej taką odpowiedzią prostą, która się narzuca, no to jest, na pewno by pompował, a nie, na pewno nie robiłby bałaganu w klubie. No, takie mi się wydaje, podejście byłoby by Ludwika Sobolewskiego. No nie wiem, ty masz trochę więcej lat niż ja, może lepiej odczytujesz to, co mógłby zrobić ten prezes Sobolewski, przepraszam. Bo ja jakoś, szczerze powiedziawszy, no nie żyłem w tych czasach, więc ciężko mi, uczciwie powiem, nie będę rzeźbił, nie będę gadał czegoś tylko po to, żeby gadać, nie? Bo nie wiem, co by zrobił. Znaczy, pewnie by wysłał, pewnie by gdzieś wysłał Stefana Wrońskiego, żeby coś gdzieś załatwił. Ale wiesz, dzięki najpierw za kurtuazję, tak? O tych trochę więcej lat, bo ich jest trochę więcej niż trochę, ale faktycznie, wiesz, w pierwszym rzędzie na pewno by wspierał drużynę i zrobił wszystko, żeby Widzew wygrał w Katowicach, a nie jechał po piłkarzach i jeszcze ich dołował, tak? Czy też trenerze. Także bardzo rozsądnie i oby wszyscy kibicy to zrozumieli, bo w tej chwili nie ma innej opcji, jak pchać wózek w jedną stronę. No tak, no bo możemy sobie go tam gdzieś to wszystko analizować później, tak? To nam nie ucieknie, to zostało 2 tygodnie sezonu, więc to też nie jest powiedziane, że zamiatamy coś pod dywan, tylko my po prostu odkładamy to rozliczenie tych wszystkich błędów do szuflady i wyciągniemy to z tej szuflady, ale chcielibyśmy te błędy przeanalizować, będąc w gronie pierwszoligowców, a nie drugoligowców wciąż, nie? Tak myślę. No, racja. Wiesz, chciałem też się odnieść do tego, co powiedziałeś, że chciałbyś poznać nazwiska trenerów, którzy wysyłali SMS-y, pisali maile, dzwonili w celu zatrudnienia. No muszę ciebie rozczarować. Według mnie nie poznasz, bo byłoby to nieetyczne ze strony władz klubu, zarządu, ani wiceprezesa, ani prezesa, czy też kogokolwiek innego.
ponieważ któryś z tych trenerów mógłby w przyszłości być kandydatem do objęcia naszego klubu, tak? Ale to ja bym, wiesz, Tomku, nie chciał, żeby był kandydatem już nigdy do objęcia posady naszego klubu. No, mówisz o stronę etyczną, tak, ale tak, to tak, jest tak, palenie tak. mostów. To jest palenie mostów. Tak samo jak z piłkarzami, którzy nam odmawiają w jednym momencie, a później do nas przychodzą. Robak kiedyś też nam odmówił, tak? No tak, wiesz, tak, przyszedł, tak, masz rację. To jest, ja wiesz, ja tak myślę idealistycznie po prostu, wiesz, a życie życiem, nie? Także mówię, z jednej strony fajnie byłoby poznać, ale realia są takie, że trener Kaczmarek na pewno nazwiska tych kolegów pozna. No to chociaż tyle. Nie, a tutaj dalej. Także Maćku, mam nadzieję, że w Katowicach będzie zwycięstwo, że utrzemy nosa Katowicom i będziemy cieszyli się z awansu, chociaż to będzie dopiero pierwszy krok. Dalej trzeba wspierać i róbcie dobrą robotę. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życia. Dzięki za telefon, Tomku. Trzymaj się. Cześć, cześć. No miło się zrobiło. Widzicie, i tak, o to właśnie mi chodziło, żeby tacy ludzie zadzwonili, żeby tym trochę tej takiej ciepłej, pozytywnej energii dostarczyli, a nie tylko chcieli rozliczać, bo powtarzam, nie zamierzamy odchodzić od rozliczeń. Zamierzamy po prostu się z nimi powstrzymać, poczekać jeszcze chwilkę, naprawdę dużo nie zostało. W najgorszym wypadku widzę jeszcze, który dzisiaj mamy 10, baraże do 31, 21 dni. W najgorszym wypadku 3 tygodnie. Mamy dzisiaj piątek, więc za 3 tygodnie w piątek odbędzie się finałowy baraż o awans do pierwszej ligi, a my mamy nadzieję, że oczywiście nas to już nie będzie interesowało, że my sezon skończymy wcześniej, czyli 25 lipca i wtedy będziemy mogli rozliczać. Więc wszystkich takich radykalnych kibiców, którzy domagaliby się innego podejścia, uspokajamy. Będzie inne podejście, będą zadawane pytania, dlaczego tak, a nie inaczej, ale nie teraz. Nie teraz, teraz skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, żeby pchać ten wózek wszyscy w jednym kierunku, bo no jest przesądzone, trener Kaczmarek poprowadzi zespół w Katowicach. Nie ma od tego odwrotu. Im bardziej będziemy wspierać trenera Kaczmarka w tym spotkaniu, tym my też sami sobie pomożemy, bo wszystkim nam zależy, żeby Marcin Kaczmarek odniósł zwycięstwo, bo dzięki temu to Widzew odniesie zwycięstwo. Dopóki trener Kaczmarek jest Widzewie, dopóty zwycięstwa trenera Kaczmarka są zwycięstwami Widzewa. A jeśli komuś, nie wiem, zależy na tym, żeby Widzew nie wygrywał spotkań, nie wiem, choćby dlatego, żeby powiedzieć, a nie mówiłem, no to cóż, no to chyba no nic się nie poradzi, no tacy ludzie byli, są, będą i z tym nic nie, z tym niczego nie zrobimy. Dobra, a propos tych nazwisk, faktycznie Tomek ma trochę rację, no ja to też powiedziałem tak trochę idealistycznie, że chciałbym poznać te nazwiska trenerów, którzy mogliby chcieć przejąć ten klub teraz, chociaż nie został zwolniony jeszcze trener Kaczmarek i to jest inwencja ich własna, a nie klubu. No to pewnie nie poznam, no to ja też się nie łudzę, że poznam, tylko chciałbym po prostu, chciałbym, żeby tak było. Czy tak będzie? Nie sądzę, ale chciałbym, żeby te nazwiska padły, żeby kibice wiedzieli, Widzewa wiedzieli, kto zać, jak to się mówi w języku kraju rad, żeby wiedzieli, kto byłby chętny do tego Widzewa przyjść, bez względu na to, czy ten dany trener jeszcze jest trenerem, czy nie ma, czy ma wsparcie, czy nie ma, to on chciałby, już się wyrywa, żeby tę posadkę przejąć. Mi się to jakieś coś nie podoba, nie jest to etyczne, no ale pewnie za chwilę ktoś, kto jest blisko, powie, że coś jest etycznego w futbolu, to pewnie teraz śmieje się ze mnie, ale cóż, no bądźmy takimi romantykami, skoro wszyscy są pragmatyczni i zepsuci w tym środowisku piłkarskim do szpiku kości, to chociaż my bądźmy tymi romantykami, wierzmy, że są jeszcze ludzie, którzy to wszystko traktują po prostu tak jak Bóg przykazał, a propos telefonu Tomka Kowalskiego, który kiedyś był naszym gościem w jednej z rozmów totalnie swobodnych, remitowaliśmy w Wielki Piątek, tak się to złożyło, no bo to jednak osoba duchowna, więc fajnie wtedy się składało, więc tutaj a propos tego, jak Bóg przykazał, to zupełnie fajnie się to wszystko ze sobą skleja. No ale wróćmy jeszcze do tego, co mówiła pani prezes wczoraj na antenie Radia Widzew. Mówiła o tym, że giełda tych nazwisk była duża. Co się tu jeszcze w tym akapicie? Cały czas pracujemy z trenerem Kaczmarkiem i on nigdy nie dostał informacji, że coś się zmienia. Pewnie tak było. Jestem skłonny w to uwierzyć, że wprost zarządu takiej informacji pewnie nie dostał.
To, że analizujemy inne rozwiązania, świadczy o przytomności umysłu. Przed nami ważne mecze i wierzymy, że zrealizuje postawiony przed nimi cel, że trener pewnie zrealizuje. Wszystkim nam na tym zależy, podkreśliła pani prezes Widzewa. Grono osób, jeszcze też o transferach, grono osób znających listę transferową jest wąskie, ale to naturalne, że informacje na ten temat pojawiają się w mediach. To też emocje dla kibiców. Część nazwisk, o których można było czytać w prasie, jest odległa od naszej filozofii. Czyli mówiąc na polski, niektóre nazwiska, które się pojawiały w mediach, to są po prostu wyssane z palca i dziennikarze sobie je wymyślili tylko po to, żeby sobie mieć co tam na łamy wrzucić i żeby się poklikało. Ale część, a więc część ta, która się pojawiła, jest prawdziwa. Więc tutaj no, teraz będzie pytanie, która jest prawdziwa, która jest nieprawdziwa, ale tego oczywiście nikt w klubie nie zdradzi. Po zeszłym nieudanym sezonie zbudowaliśmy kręgosłup drużyny wokół doświadczonych piłkarzy. W tym momencie jesteśmy zainteresowani pozyskiwaniem zawodników perspektywicznych, młodych, chociaż uzupełnienia też będą niezbędne. Perspektywicznych i młodych, no to raczej Łukasz Broś czy Robert Pich i tam parę jeszcze nazwisk takich wypłynęło, to raczej nie są perspektywiczni gracze, raczej to są właśnie tacy doświadczeni, jak to się ładnie mówi, za mnie będzie starzy, zgrany płyty, to się mówi, że są doświadczeni, żeby nikogo nie urazić, więc no, to cieszy to, że pani prezes mówi, że nie chcą stawiać już na tak bardzo, że ten kręgosłup został na doświadczonych zawodnikach już zbudowany i on się jeszcze aż tak bardzo nie chwieje, zakładamy awans, że będzie, więc nie trzeba będzie tego kręgosłupa wymieniać, a tylko gdzieś tam jakieś trybiki pozmieniać, a tu już na młodych perspektywicznych graczy stawiać, to akurat fajnie. Oczywiście to są słowa, nie? To są cały czas słowa. Słowa, 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 jak pisał Szekspir w Hamlecie, czy w Macbecie, chyba w Hamlecie, więc ale to, jak że analizujemy słowa, no to mi się takie słowa podobają, takie plany, natomiast jak wyjdzie w praniu, to wtedy będziemy to oceniać. No i na koniec jeszcze jeden akapit, mogę zdradzić, że mamy już zaprojektowane dwa modele koszulek meczowych. Jedne na rundę jesienną, która będzie związana ze 110-leciem klubu, później pojawia się nowy wzór, bowiem nie będzie już Jomy, to już potwierdzone oficjalnie, został przez panią prezes. Będzie zmiana. No już o tym pisałem kiedyś na portalu Widzew24, że nie będzie nikogo z wielkiej trójki. Nie będzie Macrona. Macron miał być. Pojawiały się takie przecieki, potem one zniknęły, że jednak nie. No i ja podtrzymuję to, co wtedy napisałem. O tak powiem enigmatycznie na sam koniec. Tyle, jeżeli chodzi o panią prezes i o wojowniczego żółwia ninja Marcina Kaczmarka. Nie wiem, którym by chciał być. Ale on jak go wychowuje, to on może tym szczurem, co tam te żółwie wychowywał. No nie, między innymi trener z wojownikiem, twierdzi pani prezes, no ale jak pani prezes tak twierdzi, no to coś w tym musi być, no bo przecież by nie mówiła czegoś, o czym nie myśli. O, dostałem ciekawą informację tutaj od jednego z naszych słuchaczy. Nie wiem, czy wszyscy doskonale wiedzą, ale nie wiem, czy mogę, może nie będę ujawnił, dopiero dopytam, czy mogę podać, kto tutaj jest znana osoba w środowisku piłkarskim, nam podpowiedziała teraz, że ma jakieś swoje przecieki. Majak i Zając to są ci piłkarze, którzy chcieliby przejąć drużynę w miejsce Marcina Kaczmarka. Tylko z tego, co rozumiem, to na zasadzie takiej, że oni by chcieli i to oni byli, że tak powiem, inicjatorami tego pomysłu. Ale prosi tutaj, żeby nie podawać, więc w takim razie nie będę tego robił, a więc no, podobno, ale to jest rzecz niezweryfikowana, więc nie będę tego dalej ciągnął, ale to jak będzie czas na to po sezonie, jak już się trochę nam zrobi luzu, to będziemy sobie drążyli, czy to prawda, że pan Sławomir Majak i pan Bogdan Zając to byli ci, którzy byli inicjatorami przyjścia do Widzewa, bo absolutnie tutaj nie chcemy ich obrzucać teraz błotem i twierdzić, że nieładnie się zachowywali w stosunku do obecnego trenera bez weryfikacji, bo dziennikarz tak musi postępować. Ale jest jakiś głos w dyskusji, jakiś punkt zaczepienia, wokół którego będzie można to potem weryfikować. Dobra, przejdźmy sobie teraz do artykułu na portalu łódźwyborcza.pl, czyli Gazeta Wyborcza, łódzki region, lokalne strony łódzkie. Dwa jubileusze Widzewa. Pierwszy na razie smutny, a drugi i wielokropek, pisze Jarosław Bińczyk. Artykuł dzisiaj, 8:15, w zamieszaniu spowodowanym słabymi wynikami drużyny i nieudolnymi próbami zmiany trenera niezauważenie minęła ważna rocznica. Faktycznie, 5 lat temu Widzew powstał ze zgliszcz, w jakie obróciły klub rządy Sylwestra Cacka. No rzeczywiście, jakoś chyba 2 lipca, jakoś tak wtedy to wszystko powstawało.
No i tutaj jest tak w pewnym sensie przedstawiona ta geneza, jak to wszystko miało miejsce, według Jarosława Bińczyka, bo ja już wielokrotnie mówiłem, że on tam pewne rzeczy tak poprzestawiał, żeby gloryfikować wkład jednej osoby, a trochę umniejszać pozostałych, więc ja bym chciał, żeby te proporcje trochę inaczej rozłożyć, żeby pana Grzegorza Warneckiego oczywiście w tym wszystkim doceniać, bo jak najbardziej miał swój udział, ale żeby nie było to tworzone w taki sposób, że tak naprawdę to Warnecki, a potem to długo, długo nikt. Bo tak wcale nie było, więc trzeba docenić po prostu tych pozostałych, żeby oni też byli tak często przynajmniej wymieniani z nazwisk jak pan Grzegorz Warnecki, a to się raczej nie dzieje. Tam jest powiedziane, no był pan Grzegorz Warnecki, no i tam kilku jeszcze innych, paru innych, kilkunastu innych. Ich się z nazwiska nie wymienia, a to szkoda. Faktycznie też jakoś mi wyleciało z głowy, że ta rocznica, można było przygotować jakiś artykuł właśnie taki poświęcony tym pozostałym osobom, bo skoro Grzegorz, który niewątpliwie swój wkład w to wszystko miał i ja nie przeczę, absolutnie tego nie podważam, żeby nie było, że ja kogoś deprecjonuję, tylko żeby chciałbym, żeby docenić też tych pozostałych, żeby oni wszyscy byli równie docenieni. Więc bardziej mi się podoba kierowanie całości zasług w jedną stronę, zamiast rozłożenie tak faktycznie jak było na więcej osób. O tak bym to zrobił. No i później jest przypomnienie też w tym treści tego artykułu, jak to tam było na początku. Otóż jak Widzew się przeniósł na nowy stadion, jak pobił pierwszy rekord karnetów, nawet tutaj Michał Listkiewicz, jego cytat jest podany, bez Widzewa jest jak zupa bez soli, mowa tu o Ekstraklasie, że według Michała Listkiewicza Ekstraklasa jest jak zupa, Ekstraklasa bez Widzewa jest jak zupa bez soli, ja myślę, że Widzew bez Ekstraklasy też jest jak zupa bez soli, tak to trzeba wyglądać, ale my tam sobie na razie sypiemy jakieś inne przyprawy, trochę pieprzu, trochę ostrej papryki, trochę nie wiem, innych tam specyfików, ale na tą sól czekamy faktycznie. Co poszło nie tak, że zespół wciąż męczy się w drugiej lidze, a kibice główna siła klubu są coraz bardziej zniechęceni? Pyta Jarosław Bińczyk. Otóż pytanie jest słuszne, odpowiedzi pewnie bardzo wiele, bardzo dużo czynników drobnych bądź większych się złożyło na to, jak jest. Nie. Ale ja uważam, że z tego wszystkiego, jeśli widzę, wyjdzie z tego obronną ręką, jeśli się uratuje. Jeśli finanse klubu nie będą zagrożone, jeśli Widzew wróci do tej ekstraklasy i tam już na stałe w niej osiądzie, to jeden wielki pozytyw z tego wszystkiego będzie. Część ludzi na Widzewie nauczy się bardzo ważnej cechy, bardzo ważnej, bez której nie można budować żadnego trwałego fundamentu. To słowo na P to jest pokora. I myślę, że to, co się teraz dzieje w Widzewie, uczy nas wszystkich pokory. I ta trudna runda jesienna w czwartej lidze nas nauczyła pokory. Dopiero wiosną wystrzeliliśmy. I fakt, że z trzeciej ligi wygrzebaliśmy się dopiero za drugim podejściem i że z drugiej ligi też dopiero za drugim podejściem, być może to zrobimy, no za pierwszym się nie udało, to też uczy cały czas pokory i owszem, wielki Widzew to był, ale w latach 80. i w połowie lat 90., a teraz to wielki Widzew jest tylko właśnie w naszych półkach z napisem historia, natomiast teraźniejszość jest taka, że ten wielkość dopiero się tworzy, buduje i to czasami niestety to prześciga, ta wielkość prześciga to, co się dzieje obecnie i plącze nogi, więc pokora. Sukces z Murapolem pisze jeszcze Jarosław Bińczyk w kolejnym akapicie. Jedyny poważny awans drużyna osiągnęła, gdy klubem rządził Murapol. No nie wiem, czy niepoważny awans był z czwartej ligi do trzeciej ligi. Też bym nie chciał deprecjonować zasług tych ludzi, jak Marcin Ferdzyń w tamtym okresie, Marcin Puska, piłkarze, którzy tam, Rafał Krakus, piłkarze, którzy tam wtedy grali wiosną, ciągnęli wózek, jak Michał Czaplarski, jak Patryk Strus, który wiele bramek ważnych strzelił, jak Przemek Rodak, który był ważną postacią drużyny, jak Mariusz Zawodziński. O tych ludziach taka już trochę się dzisiaj nie... Kamil Tlaga. Jakbym mógł wymieniać pewnie kilku, zapomniałem i teraz będzie mi głupio. Ale to były ważne ogniwa tamtego zespołu i nie uważam, żeby awans z czwartej ligi do trzeciej ligi był mniej ważny niż awans z trzeciej do drugiej. Skala trudności pewnie większa, bo z każdym kolejnym sezonem jest trudniej, ale ja bym nie chciał dzielić na to, że tamci to tam weszli z czwartej ligi, to kopa w tyłek i nikt o nich nie powinien już w ogóle pamiętać. Ale ci, co weszli z trzeciej do drugiej, no to Murapol, to nie, no to Murapol, no to już było poważne. No, ja bym tak tego nie,
nie stawiał. Jego przedstawiciele, a propos Murapolu, podjęli wiele złych decyzji, ale wydali własne pieniądze i do dziś ponoszą konsekwencje, spłacając już jako sponsor swoje zobowiązania. To jak najbardziej tak. Tutaj trzeba to docenić i oddać szacunek Murapolowi, że mimo tego, że akcji ostatecznie nie wykupił, to jednak się od klubu nie odwrócił, zaciągnął pewne zobowiązania i spłaca je właśnie jako sponsor, więc to należy docenić. Tu się jak najbardziej zgadzam z Jarosławem Mieczykiem. Widzew odrodził się dzięki swoim kibicom. Na początku tym, którzy wyłożyli po kilkanaście tysięcy złotych na pierwsze tygodnie czy miesiące działalności, to prawda. Wśród pionierów byli i tacy, którzy zamiast gotówki dali swoją pracę. Dlaczego nie napisze pan Jarosław Mieczyk, którzy? No bo jeżeli tam ten, co dzwonił, mówił spotkanie, jest wymieniony z nazwiska, czyli pan Grzegorz Waranecki, dlaczego ci panowie nie są wymienieni, którzy dali gotówkę i dali swoją pracę? Dlaczego ich nazwiska się tutaj nie, może sobie nie życzą? Nie wiem. Jedni, jak Władysław Puchalski, przygotowali statut i wyznaczali kierunki. No właśnie, czyli jeszcze inni na przykład pomagali w zapewnieniu opieki medycznej, jak dr Konrad Walczak. To jest wszystko zgoda. No więc tak, wymieniamy Grzegorza Waranackiego jako tego pomysłodawcę, któremu się w głowie zapaliło, że można by takie spotkanie zrobić i zrobił, skrzyknął tych ludzi. Później wymieniamy Władysława Puchalskiego, który może nie dawał kasy, ale dawał wiele swojej pracy, w to wszystko wkładał. Wymieniamy Konrada Walczaka, doktora, zastępcę szefa szpitalu WAM, który miał duże możliwości pomóc klubowi w strony medycznej, no ale pozostali nie są nazwiskowymi, tylko tam niektórzy dali gotówkę. Też powinni być wymienieni. Jak Waranecki, jak Walczak, jak Puchalski powinni też być wymienieni. Jest jeszcze wymieniony Stanisław Syguła, ale on odszedł dość szybko z klubu, bo miał inną wizję funkcjonowania klubu niż tamtejsze władze. Później z pomocą Kiboli wygoniono Waraneckiego, bez którego nowy Widzew nie powstałby tak szybko. No niedawno było, że nie powstałby w ogóle, teraz, że nie powstałby tak szybko. Ja nie wiem, jak by było. Może tak by było faktycznie. Pierwszego prezesa Marcina Ferdzyna pożegnali pozostali członkowie stowarzyszenia, bo klub znalazł się na skraju przepaści. Okej. Nie będę czytał całości, oczywiście zarządzanie na wiele głosów. Teraz pisze Jarosław Bińczyk o tych problemach aktualnych, które targają Widzewem, czyli fakt, że mamy po prostu 21 właścicieli, bo tylu członków liczy stowarzyszenie RTS. Nie 23, a 21, przypominam, 23 było jakiś czas temu, a teraz już dwóch odeszło. Niedawno Przemysław Klementowski i Waldemar Krajewski, przypominam, ta dwójka opuściła szeregi Stowarzyszenia Reaktywacja Tradycji Sportowych. Jest tam w tej chwili 21 osób. Widzę znów jak zasadzka. No to już to jest komentarz bardzo negatywny, więc ja go olewam. Ja nie będę go czytał, bo nie czas, jak już mówiłem. Jest jeszcze artykuł trochę zabawny, Dariusz Kuczmera, żeby nie było smutno, żeby nie było tak patetycznie, tak poważnie, tak dostojnie, jak przez cały program. Dariusz Kuczmera dowali oczywiście, już wie w jakim składzie Widzew zagra, chociaż jeszcze nawet Marcin Kaczmarek pewnie tego nie wie. Ale Dariusz Kuczmera już wie, już w GKS-ie wszystkie ołówki naostrzone, na temperówkach utemperowane, już zapisane. Otóż wie jakim składem zagra Widzew, no bo nie ma tu znaku zapytania. Zobaczymy, stary dobry Widzew, bo trener Marcin Kaczmarek, który ma pełne poparcie zarządu klubu, wystawi sprawdzony skład, który zapewni Widzewowi miejsce na szczycie tabeli na początku tego roku. Oto drużyna, która walczyć ma w Katowicach. Być może, czegoś nie wiemy, być może Dariusz Kuczmera dostał informację od trenera Kaczmarka i powiedział mu, takim składem zagramy. No więc w bramce Wojciech Pawłowski, nie ma tej zmiany na Patryka Wolańskiego, której część ludzi się domaga, w tym ja. Na prawej obronie Łukasz Kosakiewicz, na środku obrony Sebastian Rudol, chociaż na zdjęciu... A nie, Sebastian Rudol jest na zdjęciu, przepraszam. I Daniel Tanżyna, no tutaj wyboru nie ma, tutaj Ameryki nie odkrył pan Kuczmera, bo wiadomo, że nie zagrają, bo nie ma nikogo innego. Teraz na lewej obronie widzimy Kornela Kordasa. W pomocy Henryka Oyame, no tutaj się nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Mateusza Mążdżenia widzimy na tych slajdach, Bartłomieja Poczobuta, Radama Radwańskiego, to taki trójkąt środkowych pomocników, Poczobut, Mążdżeń, Radwański. Na lewym skrzydle Konrad Gutowski, a może na prawym. No i w ataku Marcin Robak, a więc zdanie Dariusza Kuczmery. Nie będzie Rafała Wolszyńskiego w pierwszym składzie. Szkoda trochę i... Mirafała, bo tak, najlepszy piłkarz Widzewa w meczu z Górnikiem Polkowice. Nieźle wyglądający w meczu z Elaną Toruń. Nieźle, zwłaszcza w pierwszej połowie, wyglądający w Siedlcach. Może gola nie strzelił, ale miał tak. Pół asystę, powiedzmy, bo wygrał główkę, potem się przerzucił Wełna, potem przejął piłkę Robak, położył bramkarza i tak dalej, ale taką asystę oczywiście w cudzysłowie, no bo taką formalną to wiadomo, że nie. Ale tam można by duży plus zapisać Wolszyńskiemu przy tej akcji, przy tej główce, przy tym przegraniu piłki.
miał celny strzał, miał okazję do strzelenia gola. Myślę, że zagrał dobre spotkanie i no i szkoda by go trochę sadzić na ławce, ale Marcina Robaka nie posadzimy, to wiadomo, a musimy zagrać trójką w środku, musimy postawić na te sprawdzone schematy, które drużyna zna, bo widać, że na to przejście na 4-4-2 jest ciężkie, jest bardzo ciężkie w zespole i wyobrażam sobie powrót właśnie do 4-5-1, że sytuacja, kiedy nie idzie, kiedy jest ciężko, kiedy jesteśmy pod ścianą, to stawiamy na bardziej sprawdzone rozwiązania. To nie czas na ryzyko i brnięcie w coś, co nie daje punktów. Musimy brnąć w coś, co dawało punkty, a punkty dawało w ostatnim czasie ustawienie 4-5-1. Tak już oczywiście mówię w dużym uproszczeniu, bo to wiadomo, że to... Ktoś mi kiedyś powiedział, a jaką taktyką zagra Widzew? No moim zdaniem zagra taktyką 4-5-1, a nie, a moim zdaniem zagra taktyką 4-4-2. Ludzie, taktyka to nie jest ustawienie, to jest tylko ustawienie bazowe, wyjściowe, jak jest gwizdek, jak drużyna się ustawia, a potem 100 różnych rzeczy się zmienia w tym ustawieniu w zależności od tego, gdzie jest piłka, kto w tej piłce jest, w którym sektorze, czy jesteśmy w kontrze, czy jesteśmy w ataku pozycyjnym, czy jesteśmy w defensywie, czy bronimy, czy atakujemy, czy jesteśmy w fazie przejściowej, jak atakujemy, czy skrzydłem, czy bokami, jak wykonujemy te fragmenty gry. To wszystko to jest taktyka, a to jest tylko zwykłe ustawienie, ale to ustawienie, te mechanizmy lepiej się sprawdzają, gdy mamy trzech środkowych pomocników niż dwóch plus dwóch napastników. Tak po prostu było. Dlatego pewnie, że drużyna to po prostu wpajane było jej do głowy i to robiła przez całą zimę, przygotowując się do rundy wiosennej. Dlatego te automatyzmy lepiej zna. To było i wbijane tym piłkarzom do głów i teraz do tego trzeba wrócić. No nie ma tutaj innej możliwości. No i na koniec jeszcze ostatnia informacja w tej takiej specyficznej trybunie prasowej, bo w odstępach krótkich od ostatniej. Już teraz wszystko wraca do normy, dzisiaj będzie powtórka, a jutro o godzinie 10 kolejna trybuna prasowa i tak już zostajemy przy tym standardowym zestawieniu. Otóż w piątek, czyli dziś o godzinie 18, jeśli ktoś ma ochotę, w pubie Piłsudskiego 138 będzie można spotkać się, uwaga, z zawodnikami Red Wolves. Pojawią się oni w pubie. Na dziś posiadamy dwie drużyny grające w grę FIFA oraz Pro Evolution Soccer. Łącznie ekipa Red Wolves liczy 20 zawodników. Mówił Michał Franczak, opowiadał tam o Red Wolves, co tam u nich słychać. Wczoraj w programie Piłsudskiego 138 był też Krystian Nowak. No i dziś o godzinie 18 odbędzie się spotkanie w pubie w sercu Łodzi w piątek 10 lipca o godzinie 18. Będzie to okazja na poznanie drużyny, sprawdzenie się w starciu z profesjonalnymi graczami, ale przede wszystkim szansa na rozmowę i odkrycie wartościowych ludzi będących częścią widzewskiej społeczności. No takie trochę na siłę naciągane to wszystko, bo to nie jest społeczność do końca widzewska, tylko Red Wolvesowa. Także okej, tak to wygląda. Próbujcie przekonywać. Ja się na to nie dam kupić, ale jeśli ktoś chce, nie zniechęcam. Idźcie, przybijcie piątki z zawodnikami Red Wolves, pograjcie sobie z nimi FIFA, FPS-a, co tam macie ochotę, wypijcie piwko. Śmiało, 18 pub w sercu Łodzi. No i to w sumie tyle na ten temat, jeżeli chodzi o Twittera jeszcze zaglądam. Pan Piotr Sidek, niejaki pan Pajączek, nie pani Pajączek, nie mylić, to pan Pajączek, znany kibic, który wielokrotnie był uwieczniany na fotografiach z serca Łodzi w stroju Spidermana z różnymi transparentami. No, pierwszy raz chyba zobaczyłem kogoś takiego w Saint-Étienne, był taki człowiek we Francji w Ligue 1 lata temu, a teraz my się doczekaliśmy swojego Spidermana. On pisze wojownicze żółwie ninja, że Pajączek jest lepszy niż wojownicze żółwie ninja. No trudno, żebyś myślał inaczej. Będzie dobrze, pozdrow dla Radia Widzew. Dziękujemy serdecznie za te pozdrowienia i kierujemy je do ciebie. Również wrzucił Mati Konkiel nam tutaj grafikę właśnie wojowniczych żółwi ninja. Na czerwono ubrany był, widać, no na czerwono był ubrany właśnie ten Leonardo chyba, tak? Czyli ten mój ulubiony. A więc widać, że dobrze pamiętałem, że ten czerwony mnie ciągnął od początku, nawet będąc dzieciakiem. No więc to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą trybunę prasową. Zapraszam na kolejną jutro o 10:00. Jak mówiłem, przed nami teraz powtórki. Zaczniemy od spojrzę w ramówkę, żeby niczego nie pokręcić. Zaczniemy od... O Boże, to nie ten tydzień. To już... Ja się zatrzymałem jeszcze na poprzednim tygodniu, dlatego już bym was wprowadził w błąd. No, cóż tu się... O, jest, dobra. To więc dzisiaj, co jest grane? Łukasz Karpiak, Marcin Guzewicz, zapowiadałem kolejkę 31 już, matko, jak to zleciało, drugiej ligi. O 12 powtórka wczorajszego podcastu Bartka Stań do prosto z prostej, a o 13 powtórka długiego wczorajszego podcastu Głos Rozsądku Maciej Samuel. Tak się złożyło, że ja byłem jego gościem po drodze do domu z urlopu sobie porozmawialiśmy. Myślę, że wyszedł super program.
nie chcę tak mówić, żeby się tutaj jakoś lansować specjalnie, ale naprawdę warto posłuchać, zwłaszcza końcówka, myślę, była bardzo, przepraszam, bardzo, bardzo ważna, ważne słowa padły i chciałbym, żeby każdy sobie je obejrzał, przepraszam, ich wysłuchał i wziął sobie je do serca. I to tyle, aha, no i jeszcze a propos ramówki, to o 19 powtórka trybuny prasowej, o 20 piłka na świecie, 21 rozmowy totalnie swobodne, Franciszek Smuda, tym razem miejmy nadzieję, burza żadna nam nie przeszkodzi, a więc Franek Smuda, który niegdyś czynił cuda, będzie z nami, może poopowiada, co on by zrobił teraz przed Katowicami, jak on by drużynę zmotywował, chociaż to osoba trochę taka, no, nie do końca trafiona, bo jemu przed ostatnim meczem podziękowano za pracę, więc dokończył sezon Radosław Marczkowski, ale może mimo to czegoś ciekawego się dowiemy, na pewno się dowiemy, bo pan Franciszek Smuda, legenda Widzewa, jest postacią bardzo ciekawą, pełną interesujących wypowiedzi, więc liczę, że będzie świetny program i wy też możecie na to liczyć. Tyle z mojej strony, zapraszam już na powtórki, kłaniam się, słyszymy się my jutro o godzinie 10 w najnowszej trybunie prasowej. Maciej Wojciechowski był z wami przez ostatnie kilkadziesiąt minut. Trzymajcie się, cześć. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Sponsorem audycji była firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl